Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Dość nietypowy z tej gry. Z tego względu nietypowy, że zamierzam zrobić dzisiaj coś innego. Chodzi mi o zmianę postaci. Mam multum broni. Tak? Fajnych, naprawdę fajnych broni, z których mogę naprawdę nieźle rozwalać. I troszeczkę ta broń kosztowała. Mam świetny garaż z zajebistymi pojazdami, między innymi motocyklami, które bardzo mi się podobają, Sabre GT, terenowym czymś, Passerati, jest tam Futo, którego jeszcze nie tuningowałem, jest Elegy, jest tutaj wielki monster, są nawet rowery! Mam dobre układy z Lesterem i ogólnie, what the fuck, tutaj mam jakieś... Nie wiem, czemu mi się właściwie nie wczytał napad, ale mogę wykonywać sobie napad i mam super ekstra luksusowe mieszkanie, które potrzebne mi jest właśnie do napadów. Ale jest jedna rzecz, moi drodzy, jedna rzecz, której nie mogę przeboleć na tym koncie, na tej postaci. To jest coś, co zrobiłem na samym początku gry i czego zmienić nie mogę niestety. I to jest, moi drodzy, ryj tego gościa, no po prostu nie wytrzymam, no nie mogę, no nie mogę na to patrzeć i dlatego będę chciał zrobić nową postać. Nie mogę patrzeć na ten ryj, ja nie wiem, o czym ja myślałem wtedy tworząc tę postać. Ja po prostu myślałem, że będzie można sobie później zmienić ryj w jakiejś tam, nie wiem, w jakimś tam miejscu, zrobić operację plastyczną po prostu na to i tyle. Ale okazuje się, że tego się zrobić już nie da i ten ryj zostaje ze mną do końca świata. Chyba że zrobię właśnie nową postać. Jeśli zrobię nową postać, będzie to oznaczało, że prawdopodobnie ta zostanie wykasowana. Nie wiem, nigdy nie tworzyłem nowej, ale tak gdzieś słyszałem. I no chcę to sprawdzić. Chcę zrobić ogólnie kobietę. I kobietą będę sobie, myślę, że grał najwięcej. Dlaczego? Ja też wcześniej myślałem, że skoro jestem facetem, to powinienem grać facetem. No, tak z logicznego punktu widzenia. Ale ja się tak raz zapytałem jednego gracza, który mi powiedział, że on wolał stworzyć sobie kobietę z tego względu, że woli się patrzeć na tyłek baby niż na tyłek faceta po prostu. I to jest dobry argument, który naprawdę do mnie przemówił. I nie wiem właśnie, czy ja będę mógł wrócić do tej postaci. Gdzieś słyszałem, że one się nadpisują. Ale stworzę sobie babkę, mimo wszystko. Zacznę sobie wszystko od nowa. Naprawdę dużo poświęciłem czasu na tamtą postać. Ora, ta też ma ryjec konkretny. Dobra. Nowa postać. Czy płeć? Kobieta, mężczyzna. Kobieta. Pochodzenie. Tu możemy sobie wybrać rodziców i tutaj się diametralnie zmienia ryjec. Podobieństwo, no, raczej do mamy. Aha, tutaj się tak to robi. Kolor skóry. Nie, raczej wszystko do mamy. O Boże, jakie ryje. Ta jest taka dosyć spoko. Tu się niewiele zmienia. O, Niko! Aaaa! Jaki ryj! Nie, nie, nie. Ma być bardzo kobieca postać, tak myślę. Nie no, myślę, że Sofia jest najlepsza. Zostawimy sobie Sofię. Rysy. O, rany. Tutaj jeszcze można sporo wybierać. Mam nadzieję, że coś nie spieprzę. Oczy. Szerokie. Szerokie. Standardowe. Nos. Taki standardowy. Profil nosa, wklęsły, właśnie, tu można wrócić jakoś. O, dziękuję, dziękuję, zobaczcie. Taki jakiś nosek normalny. Czubek nosa. Złamany, standardowy. Kości policzkowe. A wiem, to się chyba dużo nie zmienia, co? Trochę tam się zmienia, no. Takie są dobre. Policzki grube. Chude.
Jak uda, to wygląda tak jakby anorektyczka trochę. Grube, standardowe. Wargi, małe, duże. Duże wary! Szczęka. Okrągła. Może być? Może być. Chociaż... Nie, już coś z tym ryjem spieprzyłem. Standardowe. Coś mi tu nie gra. Chociaż nie, jest dobrze. Profil brody. Okej. Okay. Kształt brody. Szpiczasty. Ja wiem. Standardowy. No i dobra. Mamy taki ryjec. Wygląd. Włosy. O kurde. No, włosy będę mógł sobie zmienić na szczęście. Te mi się podobają. Zostawimy. Brwi. Takie lubię. Nie, może brak. Postarzenie skóry. Brak. Karnacja. Nie. Blada. Brak. Pieprzyki, piegi. Brak. Uszkodzenia skóry. Zostawimy tak. Kolor oczu zielone. Tu możemy wybrać sobie jakieś. Takie myślę, że ciemnobrązowe, fajne. Makijaż oczu. A nie będą takie. Wygląda troszeczkę tak jakby... Taka punkowa typiara. Taka zabójczyni typowa. Szminka. Dobra. No i tyle. Fajna babka. Uliczny. Ej. Czemu? Aha, bo to są szpile. Dobre. Te ciuchy babki dla babek są lepsze. Co by tu wybrać? Czy ja już przeleciałem całą listę? Chyba tak. Uliczny zbieg. To jest dobre. Nakrycia głowy. Oh yeah! Taka babka. Dobre. Okularki. Fajne to jest. Ja się tym nie bawiłem na początku, bo ja po prostu chciałem zacząć już grać. A dobrze właśnie sobie tą postać lepiej zrobić taką fajną. Tak myślę. O, Matrix. Obróć się. Nie, to nie. Okularki bierzemy jakieś, czy nie? Takie okularki. Nie, dobra, okulary bym chyba wyłączył. Tylko teraz, o. Brak. Styl koszulki. Brak. No dobra. Statystyki. To chyba nie mogę nic zrobić. Zapisz i kontynuuj. Imię twojej postaci. Yeah! To jest właśnie Asuka. Nie wygląda, ale... To jest moje imię dla niej. Sprawdzanie tekstu pod kątem wulgaryzmu. Oho! Uznali! Yeah! Fajnie. Stworzyłem nową postać, nazywa się Asuka i wygląda troszeczkę tak na sukę. Dobra, niestety musiałem sobie stworzyć od nowa moją Asukę i wyszła jeszcze lepiej niż poprzednia, ale widzę, że mogę sobie teraz wybrać dwie postaci. Może być to właśnie Asuka i może być to ten mój poprzedni koleś, który nazywa się Tester. Jak mogę go tak nazwać? Ja tu mam piękną Asukę i nią będziemy sobie dzisiaj grać. Znaczy, nie będę nią długo grał, bo ogólnie muszę ją najpierw sobie zrobić i tak dalej. Ale cieszę się, że już będzie tyłeczek. Ej, gdzie ty, babka, idziesz? Wybrałem ciebie, idziemy do akcji. No. Co jest?
Jakie pochodzenie? Zapisz i kontynuuj. Po co mam cię... O, znowu zdjęcie, dopiero co to robię? Ja nie wiem, to się nie zapisuje na serwerach, nie wiem co się dzieje naprawdę. Ale cała postać ogólnie mi się zapisała. Pokazało mi, żebym sobie pominął samouczek. O, znowu mi się to pokazało. I nie dobiło mnie po prostu wtedy do sesji. Zobaczymy, czy teraz mnie dobije. Nie wiem. O, co się dzieje? Może to kwestia mojego połączenia internetowego. W każdym razie dzisiaj był jakiś patch do gry. Ważył 400 mega. I no nie wiem, może to jakoś tutaj wadzi, albo jest jakiś problem z tym. W każdym razie ja mam ochotę zagrać moją nową postacią w końcu, bo jest po prostu świetna. Z tego co widzę, to chyba można mieć w GTA Online dwie postaci. Proszę, proszę, połącz się, połącz się, połącz się, chcesz moją nową postać. Jest, jest, ale piękna. Mam pierwszą klamkę. Wow, 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 jest zajebista, jest, no po prostu jest świetna, nie? Te włosy, to wszystko, wow, mogę się kryć za przeszkodami. Robi taką wściekłą minę. Właśnie, zobaczymy, jakie robi minki. Nastrój gracza. Wściekły, szczęśliwy, ranny. Momencik, zobaczymy, jakie robi miny. Teraz jest ranna. Normalny, zestresowany, zarozumiały, nadąsany, foszek, celujący, wściekły, szczęśliwy, szczęśliwy, psy chodzenia. Zobaczmy. Hell yeah, kręci i pupą. Ale się cieszę, naprawdę. Co to? Myślałem, że Passerati podjechało. A to co to? Wysiadka! Oh shit! Oh shit! O! O! Ty gnoju! Ile mam? W ogóle jakie mam bronie? Jest! Mam jedną klamkę. Goni mi jakiś gang. Gang Fordów. Dobra, mamy pierwszy samochód. Co robi kobieta, kiedy jest wolna? Idzie na zakupki. I tu mamy pierwsze zakupki. Zrobimy zakupki. Zaparkujemy po ludzku. To i tak nie nasz samochód, więc what the hell. Get out, no co get out? Dawaj, sprzedawaj mi coś. Cholerny. Masz coś na zapleczu? O nie! Moment, czy ja mogę od niego coś tutaj wyżebrać? Dawaj, dawaj kasę. Dawaj, dawaj. Zastraszanie. Aha, tu mi się napełnia pasek. Nigdy tego wcześniej nie robiłem ogólnie. Dawaj kasiorę! O! 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 Muszę robić na boki trochę, żeby... Dawaj kasiorę. Jest! Dobra, muszę teraz uważać. Nie ma tutaj bocznego jakiegoś wyjścia, więc muszę wyjść drzwiami frontowymi. Cholera. Mam pomysł. Nie wiem, czy da mi się dobrze strzelić. A, prawie zginąłem. Znaczy zginęłam. O nie, spadaj, spadaj! Au, 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 au. Zabrali mi cały łup. Cholera, jestem goła i wesoła. Znaczy nie taka całkiem goła. Ale strasznie mi się podoba ta babka, no to po prostu jest coś niesamowitego. Fryzura i to wszystko, słuchawki jeszcze jej takie dałem, yeah. Tutaj stoi i czeka na mnie jakiś samochód. Mam kasę? Jak to się sprawdza, tu kasę. 755 dolarów, woo! Dobra, wiecie co? Pierwsze co trzeba zrobić, to jakąś akcję, szybka akcja, rozegraj wyścig. Tak jest! Wyścig to podstawa, tym bardziej, że mam pierwszy poziom. I no, zobaczymy, czy babka lepiej będzie prowadzić od faceta. Nie, to nie ma żadnego znaczenia tutaj oczywiście. Ogólnie tę postać będę musiał robić pod względem siły, biegania. Ona jeszcze jest taka sobie słaba, ale to mnie właśnie jara. Ja bardzo lubię robić progres w jakichś tam postaciach, niż mieć jakąś tam już super wykokszoną i wiecie o co chodzi. Coś ogólnie dzisiaj GTA Online słabo chodzi. No dobra, dobiło mnie do gry. I goście startuje wyścig. Ja mam pierwszy poziom, on 53, tak jak ja miałem na poprzedniej postaci. I zobaczymy, jak się będzie grało, bo typo pewnie myśli, że ja jestem słaby i nie umiem jeździć, nie znam wyścigów i takie tam.
Ale, ja troszeczkę już sobie tutaj pojeździłem, pościgałem się i mam swoje ulubione samochody, wiem co i jak, tak myślę. O, tylko lipa będzie jak weźmie jakiś swój niestandardowy samochód, czyli stunigowany już wcześniej, to będzie tak troszeczkę niefajnie. Ale zobaczymy, jak się uda wygrać, to będzie naprawdę mega, mega, mega fajnie. Gotowość do gry. Dobra, no i testujemy. Jest moja babka, aż piękna. Zobaczymy zdziwienie typa, jak uda mi się wygrać. To będzie coś nie do opisania. Ale opcja jest taka, że ja w ogóle nie jeździłem jeszcze tego wyścigu, więc może być problem, ale będę improwizował. Na razie start idzie dobrze. A się rozwalił tam! No ale dobra, spokojnie, to jeszcze nie koniec, dopiero początek, więc wszystko może się zdarzyć tak naprawdę. Okej. Został z tyłu gdzieś tam. Dobra, ale tu jest tunel aerodynamiczny i... Oj, próbuję mi chyba zramować albo coś, nie wiem. Ale zdziwko pewnie nieźle, niezłe łapie. Myślał, że pójdzie łatwiutko, że sobie wygra kolejny wyścig, ale próbuje mnie tam zderzać. Rozpędza się na tych prostych, żeby tylko mnie uderzyć. A ja sobie na spokojnie jadę. Przegrał. Ale to jest fajne uczucie, wiecie? Tak zrobić kogoś w bambuko, no. Typo nie wiedział, że ja po prostu już troszeczkę tutaj pojeździłem i wiem, jak te samochody jeżdżą i tak dalej. I $1000 wygrałem. Ja i prawie poziom wbiłem, nieźle. Yeah! Pierwszy poziom i od razu taki pro gracz. Hell yeah! Świetnie, świetnie. Ale nick mi się chyba nie zmienił. Ja mam taki sam nick jak wtedy. Nie wiem, gdzie jest potrzebne właściwie imię tego, tej naszej postaci. W sensie Asuki. W tym wypadku. Obywatelski wyścig. A może weźmy sobie to. O! Z górki na pazurki chcę jechać. Wyścigi są świetne, mówię wam. Jak macie możliwość grania w GTA Online, to polecam właśnie zacząć od wyścigów. Ups, 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 ups. Ktoś mnie wywalił! Wywalił mnie, jestem za mocny dla niego. Czy za mocna raczej. Idziemy kolejny wyścig robić. No dobra, tutaj już mamy większą ilość graczy. Ja ciągle mam pierwszy poziom i podejrzewam, że będzie niezła zabawa. Jeśli uda mi się naprawdę to wygrać, chociaż no nie będzie łatwo. Tu widzę, jest setny poziom. Niestandardowe samochody są na szczęście wyłączone. Jest wyrównywanie. Będzie naprawdę ciekawie. 6 sekund do zaczęcia. Pierwszy poziom, ale mam ten sam nick, co miałem poprzednio, więc no, myślę, że tutaj nazwa postaci nie ma jakby większego znaczenia. Ale to jest krwawe okrążenia i ja wiem, jak wygrać ten wyścig. Tu trzeba wziąć Sancheza. Sanchez jest najlepszy. Tutaj się jeździ w kółko. Tak, i od razu. Tutaj się jeździ w kółko i no nie jest tak trudno wygrać, jeśli się dobrze pojedzie, tak? Czego trzeba uważać na inne pojazdy, żeby nas nie zramowały. No ale i tak się da złapać tunel, da się stanąć na tylne koło, gdzie wtedy po prostu jedziemy sobie szybciej. No i tyle. Już nie mam tego głupiego ryja, tego głupiego gościa, którego miałem wcześniej. Ale typo ma te same słuchawki co ja, ale ja mam czarne. Yeah. No nie, deszczu upada. To nie fajnie deszczu. Dobra, spróbujemy startować z nitrem, dopalaniem. Ha! Moja zajebista babka, ale ją lubię. Ale ją lubię, naprawdę. Zupełnie inna gra w GTA, zupełnie inna gra. Co? Czemu mi wystartowało wcześniej? What the fuck? O, nie spychajcie biednej babki! Nie, 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 nie! Dobrze, dobrze. A, chyba nikt nie wziął Sancheza. Oby. To uda mi się to wygrać, ale wtedy będzie śmiesznie. Chyba ktoś jedzie do przeciwną stronę, nie wiem, dawało mi się tylko. Patrzcie na typa! Wygrałem, ale to jest... O, gonią mnie tam, gonią mnie, gonią, gonią, gonią. Kurde, to fajnucek. O, ktoś dopiero wystartował. Jedzie Sanchezem. Nie, jadą tam Sancheze z tyłu. Muszę uważać, ale na razie jeden na przedzie. Pozycja 1 z 8, ale nie wiem, ile okrążeń tutaj jest. Zaraz zobaczymy, nie spojrzałem, wiecie? O kurde, ale jestem podjarany, normalnie chyba... O nie, 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 nie! O, fuck!
Tak, moja babka będzie wygrywać wszystko. Wszystko będzie wygrywać. Nie! O! Ostatnie okrążenie zaraz będzie. To jest przedostatnie. A tamtego wywala, bo on ma 4 kółka, ja mam tylko 2. Ja się świetnie tu trzymam. Ale dogania mnie tunelem. Niestety, cholera. Nie! Udało mi się go jakoś wyrolować. Nie wiem, jak to zrobił ten motocykl, ale ten rurowiec chyba waży z 10 kilo. Kurde, próbują mnie lamować. Ja mam pierwszy poziom, jestem słaby. Nie róbcie mi tego. Musi się udać, musi się udać, ludzki. Aj! Oj! Dawaj, 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 dawaj! O kurde! Nie, no tak blisko było, ostatnie okrążenie, kurcze! Ale byłem na przodzie tak długo, może uda się jeszcze jakąś pozycję dobrą zdobyć. Jest! Trzecia! Oj! Koniec będzie? Nie! Przedostatnie, to jest ostatnie okrążenie, dobra, dobra. A coś tutaj, tunel nie działa. Dlaczego? Dlaczego? Pytam się. Dobra, tego typa... A nie, działa tunel, działa, działa. Gonimy typa, gonimy, gonimy, gonimy. Tak, 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 tak. O, szybki jest ten samochód, ale on jest podsterowny i na pewno wypadnie z tego zakrętu, więc to go będę mógł wziąć i będę miał drugą pozycję! Och, jeszcze nie. To mogę gonić jedynkę, fajnie, ale ten jest z tyłu, to dogania w końcu. O! Dobra, spokojnie, spokojnie, tylko spokojnie. Nie no, już tam tego gościa chyba nie dogonię. Ale jest wyrównywanie. Nie! Jest wyrównywanie włączone, więc kurde. Tak, 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 tak. Dalej, dalej, dalej. Nie wiem, czy mi się udało zdobyć drugą pozycję, ale jeśli się udało, to będzie super. O kurde. O, aż od tego naciskania na tył. Zaraz zobaczymy, gdzie tu jest klasyfikacja, ranking. Jest drugi! Ale zajebiście. 4340 dolarów wygrałem. Ale od razu trzeci poziom. Nieźle, nieźle. Kurde. Podjarałem się, naprawdę. Babka będzie po prostu mistrzynią w wygrywaniu. Ona jest lżejsza od tego gościa z tym głupim ryjem. Nie no, po prostu taka postać nie mogła mnie reprezentować. To musi być babka i to w dodatku taka fajna. 4000, ale alfa, nie no, super. I trzeci poziom, nie. Ja, to było coś. Ale już czułem się zwycięzcą przez większość wyścigu. Ale, no nie pykło, nie pykło. Ale i tak poszło nieźle, tak naprawdę. Kurde, ale mi się to podoba teraz, no. Zupełnie inna gra, zupełnie inna. Teraz wiem, co mam robić, wiem, jaką jeździć. Fajniej, jest fajniej. A tym bardziej, że mam taki niski poziom i każdy myśli, że jestem lamerem. Pewnie jak będę chciał dołączyć do jakiegoś przygotowania do napadu, to będą mnie wywalać, bo pomyślą, że będę po prostu cały czas te napady psuł. A ja już je wszystkie przerobiłem. No niestety, więc w napadach na razie nie będę mógł brać udziału, dopóki nie kupię po prostu swojego domku. I prawdopodobnie będę jednym z najniżej levelowanych graczy, którzy kupili sobie swój luksusowy domek i zaczną robić napady. Aha, do bankomatu można skoczyć. No i problem taki, że nie mam żadnych tutaj możliwości zamówienia, powiedzmy, swojego samochodu. Po prostu nie mam nic. Jestem sobie tylko taką babką, która zaczyna totalnie od zera. I ona jest po prostu świetna. Wszystko mi się w niej podoba. I o... No nic, moi drodzy, ja będę się nią bawił w następnych odcinkach, to jest naprawdę fajna sprawa. I zapraszam was na nie, jeśli chcecie spędzić miło czas z ludzkiem, grając w GTA Online ze mną. Trzymajcie się, to zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, pa pa.